Jak skutecznie wygrywać z Osmanem, a następnie anihilować jego armię? Jak podbijać, żeby nie generować dużej, agresywnej ekspansji? Taktyka skuteczna na każdym poziomie trudności, normal, hard, very hard. Tego oraz paru innych rzeczy dowiesz się z dzisiejszego poradnika do Bizancjum. Awe, tutaj Lukas, jeżeli jesteś nowy na kanale, jestem graczem, który przegrał tysiące godzin w tą grę oraz zdobył najtrudniejsze osiągnięcia. Bizancjum posiada jeden dedykowany achievement, Basileus, który polega na zdobyciu następujących prowincji, które tutaj widzicie. Kiedyś bardzo trudny, dzisiaj bardzo łatwy achievement, a wszystko przez jeden fort. Więcej zobaczycie na ten temat później. Bizancjum też jest krajem, dla którego jest wykonywalne zrobienie One Fate, oczywiście z problemami jak to przy tym achievementie, czyli nawrócenie całego świata na jedną religię. Bizancjum ma dość mocne idee, obniżone koszty doradców oraz zwiększenie tolerancji własnej wiary plus 3. No, następnie dodatkowy manpower, good produce modifier, dyscyplina i misjonarze. Bizantyjskie misje są naprawdę mocne, ale nie totalnie przekoksane. Początkowo skupiają się na podbiciu Bałkan od Turków, następnie zajęciu również Anatolii. Kolejne misje kierują nas w kierunku Italii, zajęcia jej od państw włoskich, ale i nie tylko Włoch, ponieważ też dostajemy misje na Tunis, jak i potem nawet na Hiszpanię, czy też podbój Egiptu. Stanowi naprawdę potężny przyczółek do odtworzenia Imperium Rzymskiego. Bardzo potężną misją jest odtworzenie TME System, nie wiem jak to się tłumaczy na polski, która daje nam dodatkowy manpower, bardzo mocna misja. Bardzo mocną misją jest również ta, która daje nam do końca gry Missionary Strength zwiększone o plus 2% oraz tolerancję wiary plus dodatkowe 2 punkty. To powoduje, że idee religijne są naprawdę niezłe na Bizancjum, ponieważ to bardzo mocno zwiększy tolerancję waszej prawdziwej wiary i każda nawrócona prowincja będzie masakrycznie stabilna. Rywale Bizancjum, oprócz tych, których tutaj widzicie, pod pauzowaniem bardzo często pojawia się na nich Epirus. Warto jest go uczynić naszym rywalem w pierwszej kolejności, żeby go po prostu podbić i zwasalizować. Pozostali rywale raczej są dowolni i w zależności od kierunków naszej ekspansji bym ich dobierał. Władcy bizantyjscy są dość słabi, będzie nam zależało na jak najszybszym ich rolowaniu. Handel. Początkowo Bizancjum będziecie zbierali handel oczywiście w Konstantynopolu, pośrednio pewnie pójdziecie w kierunku Wenecji, ponieważ Reguse zdobędziecie siłą rzeczy w międzyczasie. Docelowo jednak będziecie dążyli do handlu genuańskiego. Dla Bizancjum proponuję następujące buildy idei, które tutaj widzicie, a teraz szczegółowo je omówimy. Standardowy build pod PvP lub do gry Toll jest świetny dla Bizancjum, zwłaszcza jeżeli nie chcemy jakiejś dużej ekspansji, a chcemy stworzyć małe, silne państwo oparte na dewowaniu prowincji. Oczywiście wtedy jako czwarte rozwinięcie idee handlowe byłyby wskazane. Lub można je brać oczywiście wcześniej, ale to tylko w grze single player. Build pierwszy, osobiście mój ulubiony. Brałbym go do podstawowej gry pod World Conquesta oraz One Fate jako Bizancjum. Bizancjum posiada oczywiście misje na Bałkany i Anatolię dające nam kory, więc w teorii nie potrzebujemy tutaj wypuszczać wasali. Ale jest to region, który generuje bardzo dużo agresywnej ekspansji i najlepiej to ograniczyć właśnie poprzez podbijanie poprzez wasali. Dlatego też Influence i Administrative Ideas biorę jako pierwsze. Następnie fajnie jest też nawracać tych wasali na naszą wiarę, przez co idee religijne też są tutaj wskazane. Dodatkowo oczywiście religijne Cassius Belli w momencie kiedy się chcemy wbijać w Indie też jest fajną sprawą. Jako czwartą ideę bym brał tutaj dyplomatyczną, jeżeli idziemy pod World Conquesta, a jeżeli chcemy tylko stworzyć bardzo duży kraj, brałbym ideę handlową, żeby wzmocnić naszą ekonomię. Build drugi brałbym tylko i wyłącznie w momencie, kiedy chciałbym zrobić szybko Basileusa. Idee ofensywne są świetne do tego, ponieważ przyspieszamy nasz progres siege'owania oraz wzmacniamy bardzo naszą armię oraz generałów. Idee Influence i Administrative Ideas brałbym z tego powodu, żeby ograniczyć otrzymywaną agresywną ekspansję, ale jest tu też alternatywa polegająca na tym, że na drugą bierzemy ideę dyplomatyczną, na trzecią bierzemy ideę humanistyczną i w tym momencie będziemy bardzo szybko zbijali zdobyte już agresywną ekspansję i jednocześnie idee dyplomatyczne spowodują, że będziemy szybciej podbijali. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że na Bizancjum byłoby jeszcze parę ciekawych buildów, ale jestem ciekaw, czy jakieś jeszcze wy byście mi zaproponowali tutaj. Oczywiście dajcie mi znać w komentarzu poniżej. No tak, 8-tysięczna niecała armia bizantyjska przeciwko 30-tysięcznej armii Osmana. No, damy radę, nie? Dodatkową pomocą, która może wam pomóc, ale też niekoniecznie, jest to, kiedy Węgier ma na rywalu Osmana. Raz na kilka restartów zawsze się taki setup zdarzy, no i wtedy
Oczywiście wystarczy wysłać poprawienie relacji do Węgier i powinni stać się po jakimś czasie waszym sojusznikiem. Drugiego dyplomaty wysyłam od razu, żeby mi budował siatkę szpiegowską. Armię daję w dół, flotę daję w dół, forty wyłączam, bo po co mi one? Fokus leci od razu na punkty militarne i dodatkowo, jeżeli mogę, no to zatrudniam kogoś tutaj wartościowego. Fort defensywny też się może nam przydać. Estate i przywileje tak początkowo rozdzielam. Za pieniądze z monopolu w pierwszej kolejności budujemy Heavy. Ważne, żeby to zrobić w stolicy, ponieważ, no zobaczcie, prawie 100 dni różnicy w czasie, a czasem może być to dość znaczące. Za pozostałe pieniądze i za Sailorsów buduję galery, super ważne. Przydałby nam się też doradca tutaj do floty, ale nie jest konieczny. Fajnie, że mamy doradcę dyplomatycznego, też może nam się przydać. Piąteczka i lecimy. Tutaj z Imperium Osmańskim też ustawcie sobie Trade Tenet, wtedy rywale będą was tutaj bardziej pozytywnie postrzegali za jakiś czas. O, Epirus nagle jest rywalem. To nawet teraz dla nas bardzo dobrze. No to jednak zmieniam zdanie. Atakujemy Epirus. Flota leci tutaj, wszystko leci tutaj. No, taki następca to skarb. Warto go zachować. I atakujemy na Reconquest Cassius Belli. Raczej nam to będzie bardziej przydatne niż Humiliate, tak mi się wydaje. Kiedy zabierzecie tutaj z tej prowincji wojska, zawsze Osman wyłączy ten fort. Po prostu zawsze go wyłącza. I tak samo tutaj fort w Selaniak też jest wyłączony. Jak tylko możecie, to budujcie dalej galery. Okolica, kiedy macie już około 57 punktów z Węgrami na plusie, warto jest wysłać insulta na Osmana, ale tego wzmocnionego. Jak widzicie, do sojuszu naprawdę niewiele brakuje. Osobiście wolę Epirus zrobić naszym wasalem, oczywiście ta prowincja leci dla nas. Dlaczego tak? Jest spora szansa, że Osman na przykład wejdzie tutaj armią. Jeżeli jakaś część zostaje na Bałkanach, jest spora szansa, że Osman wejdzie tutaj na tą wyspę swoją armią. I wtedy będziecie mogli ich zamknąć na tej wyspie. Jako że Epirus ma teraz tutaj stolicę, będzie musiał Osman tak czy siak poświęcić jakiś czas na jej zdobycie. Poza tym wasal, każdy jeden, to jednak dodatkowy force limit. Sojusz z Węgrami zdobyty, bez większego problemu, nawet nie musiałem doradcy zatrudniać. Na hardzie, very hardzie ten doradca byłby wskazany, ponieważ byśmy dostali modyfikator do relacji minus 20. Ogólnie teraz najlepiej czekać, aż Osman kogoś zaatakuje. A to kogo zaatakuje, no to najczęściej albo was, albo Albanię, albo Kandar. Najgorzej, jeżeli zaatakuje Albanię. O dziwo, nawet jak was zaatakuje, to nie jest aż tak straszno. Odradzam też brać sojusze z takimi krajami jak Serbia, Wołoszczyzna i tak dalej, ponieważ to będą głównie wasze przyszłe cele, które i tak będziecie chcieli dość szybko podbijać. Bizancjum jest też jednym z mocniejszych państw, dlatego że dostaje te eventy co jakiś czas plus dodatkowe 50 punktów dyplomatycznych, administracyjnych lub militarnych. Niby mało, ale to się naprawdę często odpala. Osman zaczyna dorekrutowywać wojsko, więc za jakiś czas kogoś zaatakuje. I teraz widzicie to. To jest najlepszy znak, jaki możecie wiedzieć. Całe wojsko Osmana przechodzi do Anatolii. To, co musicie teraz zrobić, to od razu. Pierwsze co? Nie włączyć pożyczki. Armia w górę, flota w górę. Fort Osmana jeszcze jest wyłączony, to jest bardzo ważne. Jeszcze jest wyłączony, ale za chwilę może go w każdym momencie podnieść. Więc trzeba na to bardzo mocno uważać. Bierzemy pożyczki, ale w pierwszej kolejności, zamiast tego co tutaj zrobiłem, powinniście kliknąć tą pożyczkę. 5 lonów za 1% interesa, to jest najlepsze co możecie zrobić. O, a potem patrzcie, możecie to cofnąć i wziąć jeszcze raz. Nie sprawdziłem tego wcześniej, no ale nie mam za dobrych tutaj najemników. 4-4-0, 5-2-3, 4-3. No nie mam najlepszych, żadnego piątki w szoku, więc zrekrutujmy tego 4-4. Bardzo mi na tym zależy. Może być 33 dni, tylko tak, wcześniej musimy anulować tą galerę, która tutaj jest. Trudno, mogłem jej nie rekrutować w tamtej prowincji. O, ale mamy 3 do Siege'a, to akurat bardzo dobrze. I tego pana też możemy tutaj zrekrutować 26 dni, albo inaczej, zrekrutujmy najpierw to, co zrekrutuje jak najszybciej. Teraz trzeba bardzo ostrożnie przewodzić wojsko, już tutaj rekrutuję najemników, tylko że oni będą się rekrutowali miesiąc jeden. I bardzo trzeba na to uważać, ja tutaj całą flotę muszę teraz zebrać pod w Atenach, bo tutaj trzymam też całą armię. No i Osman wypowiedział już wojnę Kandarowi, to oznacza, że też ma wojnę z Karamanem, który miał być jego sojusznikiem, no ale już nie jest. Jest 9 kwietnia, więc trzeba jak najszybciej teraz naszą armię tutaj dowieść. Nie musicie od razu, jeszcze pierwszego dnia, wypowiadać wojnę Osmanowi, chociaż w tym momencie możemy mieć do tego dobrą okazję, ale ja wolę tutaj przewieźć tą armię, mieć nawet 160 osób w garnizonie, bo to będzie jeden miesięczny tick, ale będziemy mieli pełniejsze morale w tym momencie. No i będę miał też więcej wojska
w danym momencie. Tutaj mam przygotowaną jedną armię, która od razu poleci na tą prowincję, żeby fort też za bardzo nam nie rósł w niej. Widzicie, pierwszy miesięczny tick 160 i za chwilę będziemy atakowali Osmana. Do tego jeszcze Osman w tym momencie przesunął flotę swoją z cieśniny. Więc kiedy my tutaj swoją flotę wystawimy, będziemy mieli dominację w tym rejonie, a on gdzieś sobie teraz tam pływa. A potrzebujemy tak naprawdę tej dominacji tylko na chwilę. Nie pomyjcie się, nie kliknijcie złego Wurgolu. Naszym Wurgolem będzie zdobycie Gallipoli, czy jakkolwiek się to wymawia. Nie bójcie się, że Osman ma jakichś sojuszników. Może być to Tunis, może być to Grenada, nie ma to znaczenia. I tak ich wszystkich zaraz porobicie. Lecimy w wojnę, że była tutaj flota osmańska. No ale mamy przewagę w galerach, więc od razu to wygrywamy. Mamy wystarczającą liczbę dział. Do szturmowania fortu na drugim poziomie potrzebujemy 200 dział. Tutaj mamy na ten moment... No, policzcie sobie. Szturmujemy od razu. Od razu to mamy zdobyte i tutaj się akurat zagapiłem, że nie wysłałem wojska od razu na tą prowincję. Bo w momencie, kiedy dochodzicie armią, tu przestaje rosnąć załoga. W sumie wasalowie od razu ustawmy, żeby wszystko siege'ował. W sumie zapomniałem poprawić relacje z Epirusem, nie róbcie tego. Fajna sprawa to też to, żebyście od razu robili spy network na Serbię, zanim złapią tu jakichś silnych sojuszników. Chociaż tutaj mamy pecha i Węgry dają im gwarancję. Specjalnie bez cięć, tylko po prostu na przyspieszeniu puszczam wam całą tutaj kampanię zajmowania Bałkan od Imperium Osmańskiego. Żeby nie było, że gdzieś tutaj była jakaś aria, ja zrobiłem Alt F4 i że wam idzie tutaj to ciężko. Nie, po prostu nie ma bata, żeby wam poszło tutaj to ciężko. Jeżeli Osman przejdzie na drugą stronę, to macie łatwe zadanie. Najgorsze co może być to tylko, że będziecie walczyli z połową armii osmańskiej, ale i tak jest to łatwe do zrobienia, jeżeli przejmiecie te dwa forty, które wam pokazałem. Nie powinniście mieć żadnych problemów nad, jeżeli tutaj będzie stacjonowało 20 tysięcy wojsk Osmana. No i od tego momentu w zasadzie wojna jest już wygrana. Osman raczej nic wam nie zrobi. No więc przejdźmy już do finału. Żeby teraz za bardzo się nie zadłużać, możecie spokojnie wyłączyć wszystkie forty. No może oprócz tego, bo Osman czasem lubi tutaj zrobić taki desant, ale forty, które tutaj zdobyliście w Gallipolu i tak dalej, możecie wyłączyć. Wasza flota to broni na spokojnie. O, widzę, że zapomniałem przełączyć z powrotem na dołączanie mojego wasala. Nie ma sensu, żeby przechodził na tą stronę. No i powodowało to, że on dostanie stack wipe'a od Osmana, wam zmniejszy się war score. Nie ma to najmniejszego sensu, więc najlepiej to zrobić to w ten sposób. Żeby zabezpieczyć Gallipoli, możecie też tutaj ustawić wasze wojska, ewentualnie najemników. W sumie najlepiej to zrobić, żeby tutaj stali. Albo wasze wojska, no to low maintenance przełączyć i tylko plądrować teraz wszystkie prowincje, o których nie zamierzacie brać od Osmana od razu. Możecie spróbować jeszcze przyspieszyć wyjście Osmana z tej wojny, na przykład po prostu chowając flotę, pozwalając mu wejść na Gallipoli, wypływając flotą i wtedy stack wipe'ując jego wojska. W sumie raz to zrobimy dla przykładu. Tylko on musi najpierw realnie zakończyć tę wojnę, bo i tak się nie ruszy do was. Chyba że gracie na very hard lub hard. Jakby co, pamiętajcie, że możecie zawsze wezwać Węgry do broni, zaś po prostu ziemię, ale akurat w tym wypadku nie jest to w żaden sposób opłacalne. O, możemy też wziąć technologię. Jeszcze lepiej dla nas. Jakie piękne liczby tutaj stoją. Najgorsze co może być, to jeżeli cała armia osmańska naraz się tutaj zwali. A to jest najgorsze co może być. O, tutaj zobaczcie, dałem wejść 3000 Osmana i teraz je bardzo powoli jakoś niszczę. Nie wiem czemu ich nie rozbijam od razu. No ale cokolwiek tutaj Osman przyśle, to dostanie stack wipe'a. Ja tutaj schowam flotę, znowu niech na nas ruszą. Nieważne czy to jest Konstantynopol, czy to jest Gallipolu, czy Gallipol, czy jakkolwiek się to nazywa. Jest, flota Epirusu właśnie dostaje bęcki od floty osmańskiej, co jest mi na rękę, bo nie chcę, żeby tutaj blokowało było to przejście. W tym momencie Osman zdobywa cieśninę i może się nam desantować. Niech wrzuci jakieś większej ilości wojska, zanim to zablokuje. Tutaj jak spojrzycie, możecie zobaczyć, kiedy ktoś przejdzie i kiedy my przepłyniemy flotą. Pierwszego my dopłyniemy, armia osmańska znajdzie się tam piątego, więc dopiero wtedy tak naprawdę tak musicie wysłać flotę, żeby być tutaj szóstego. I mamy teraz Fuksa, 17 tysięcy wojsk Osmana bez generała, okupuje swoją stolicę. Ja znowu zablokowałem przejście, nasze wojsko już się podnosi, no i zaraz się w niego wbijamy. Bitwa raczej nie będzie trudna, mamy przewagę, mamy wojsko do zesłania na spokojnie, mimo iż dostajemy jakieś straty, dosyłamy armię. To powinno nam teraz podnieść morale. Osman się wycofuje tutaj, my lecimy, ponieważ blokujemy przejście, on dalej się nie może wycofać. Stack wipe, dziękuję. I dodatkowe 17% war score'a.
Najlepiej w tym momencie zrobić znowu tak, że teraz znowu Osmana się wpuści. Zobaczcie, od razu leci bot. No po prostu od razu. Niech przechodzi, nawet ma teraz tego generała. Dalej już teraz nie pójdzie niż Konstantynopol, bo jest fort włączony. Wcześniej specjalnie go wyłączyłem, żeby właśnie przeszedł. A ich i Ateny mi popsuły cały plan! Nie denerwuj się, to tylko bot. Okej, udało się znowu wpuścić Osmana, więc znowu go atakujemy. Konsolidujemy siły, wysyłamy armię, tylko tą, co ma najemników, żeby tutaj uderzyć większymi siłami. Oraz trzymamy armię, którą zaraz doślemy, żeby podwyższyć morale. W zasadzie możemy to od razu zrobić, chociaż tu i tak widzę, że ładnie role są po naszej stronie. No i wygrana też jest po naszej stronie. I w tym momencie, patrzcie, to jest też fajne. Nie ma armii Osmana. Znikła! A my mamy 86% war score'a. I w zasadzie tą taktykę możecie stosować niezależnie od tego, czy gracie na poziomie hard, very hard, czy jakimkolwiek. Nie musicie się za bardzo tutaj bawić. To zawsze po prostu działa. Na każdy poziom trudności. Mamy 99% war score'a u Osmana. Kolejnym naszym tutaj celem to będzie zrobienie właściwego peace deal'a. W ten sposób, po pierwsze, będziecie mogli wypuścić Bułgarię z tej prowincji. Jest tu kultura bułgarska, jest kor bułgarski. Z tej prowincji możecie wypuścić Bułgarię, która ma dość sporo tutaj korów do zwrócenia. Kolejna sprawa jest taka, że Osman nie przeniesie swojej stolicy do Anatolii, co powoduje, że w każdej kolejnej wojnie możecie od razu okupować stolicę Osmana. Raczej nie weźmiecie nic po drugiej stronie, bo w sumie nie wiem czemu możemy. Czemu mogę wziąć te prowincje tutaj, jak ja po drugiej stronie nie mam żadnego... No dobra, mogę wziąć to... To jak możecie, to bierzcie. Dobra, taki pizdil mi jak najbardziej wystarczy. Dojście do Kosowa, Serbii i tak dalej. Chociaż nie jestem pewien, czy będziemy atakowali, ponieważ cały czas Węgry dają gwarancję. Ale zawsze jest to jakaś opcja działania. Zabieramy sporo, dużo pieniędzy bierzemy. Jak widzicie, bardzo małe straty mamy. Turks driven from the Western Balkans. No może tak nie do końca, ale i co? No głupie Węgry. No, oczywiście potem rozwiązujemy armię, żeby już tak dużo nie bulić. Raczej nie powinniśmy mieć tutaj większego problemu z tłumieniem buntów. Będą one maksymalnie do 9 tysięcy, 7 tysięcy, więc armia manpowerowa nam w zupełności wystarczy. Flotę od razu chowamy, leci Moutball. Możecie wypuścić bądź nie Bułgarię z dwóch prowincji, tylko wcześniej pamiętajcie, żeby zrobić sobie claima, tak na wszelki wypadek. Chociaż zastanawiałem się też nad opcją, żeby graniczyć z Wołoszczyzną, ale widzę, że tutaj jeszcze nie ma żadnych misji Węgier na Wołoszczyznę. Czemu dają tą tutaj kupią gwarancję? Co prawda, jakby się uprzeć, jesteśmy w stanie rozwalić również Węgra, połączonych siłami z Serbią i Bośnią. No tylko komu się chce tak naprawdę z tym męczyć? Spłaćmy całe nasze zadłużenie. Jeszcze jesteśmy 122 golde do przodu. No ale wszystko leci w dół w tym momencie, nie? No i zobaczcie, Bułgaria ma teraz tutaj klejmy na całą resztę bałkańskich prowincji Osmana. Kurka, jak ja żałuję, że teraz nie mam żadnej prowincji granicznej z Wołoszczyzną. Od razu bym tą wojnę wypowiadał. Tutaj oczywiście dalej bierzemy manpower. Widzę, że mamy standardowy gathering, już się odzwyczaiłem troszeczkę od tego. Więc lecimy standardową całą ścieżkę rozwoju. Naszym rywalem może zostać Osman, co jest w sumie nie takie głupie. Tym bardziej, że mówię, każda kolejna wojna będzie naprawdę z nim łatwa. Obie nacje, które tutaj macie, zarówno Ateny, jak i Epirus, to są raczej nacje, które chcecie po prostu anektować jak najszybciej. W sumie wiem, że 50-letni władca, 62-letni władca i tak dalej, i tutaj on jest całkiem złym generałem, ale to jest naprawdę słaby władca. Po wygranej pierwszej wojnie raczej wolę się go pozbyć i liczyć na to, że dostaniemy jakiegoś lepszego. Idee, pod jakie będę grał, to wybiorę tutaj influence oraz administracyjne pod maksymalny podbój poprzez wasali. No tutaj mamy ich mnóstwo po prostu w Anatolii, których możemy wypuścić pojedynczo i potem robić reconquesta, a następnie ich anektować. Najgorsze w tym regionie jest właśnie agresywna ekspansja u krajów sunnickich, więc jak najbardziej im więcej ją ograniczymy, tym dla nas lepiej. Kiedy mamy pierwszą ikonę, to raczej będę chciał tutaj brać development construction cost, tym bardziej, że no nie musimy, bo jesteśmy bardzo blisko Włoch, ale mamy pecha, bo Neapol wziął nas na rywala, Wenecja jest naszym rywalem, więc raczej instytucja dość powoli by nam się tutaj wprowadzała w Konstantynopolu, natomiast no, ona już rośnie dość ładnie, poza tym Konstantynopol fajnie sobie zboostować, mamy dużo punktów, więc możemy sobie na to pozwolić, żeby właśnie zboostować na samym początku Konstantynopol i wprowadzić tutaj renesans. Tym bardziej, że cały czas dostajemy punkty z tego eventu.
Z doktryn floty warto tutaj się zastanowić pomiędzy galley compatibility albo często capture enemy ship. Statki dopiero na bardzo późnym late game po 1600 pod trade powera warto robić. Wiedzę zdobytą to sprzedaje do Węgier na przykład. Osman chyba chce dokonać jakiegoś własnego samozaorania, bo właśnie wypowiedział wojnę na Reconquest Cassius Belli na Albanię. Okej! Nie dam przejścia nikomu. A pierwsze idee, tak jak wspominałem, biorę tutaj Influence Ideas, do pary będę brał administracyjne, tylko że jako drugie. No i mamy lekkiego fuksa, Węgry zostały się pod Unię z Austrią fuksa, ale jednocześnie zagrożenie nam wzrosło, bo jest spora szansa, że za chwilę dostaniemy wojnę od Wenecji, więc trzeba się teraz bardzo, ale to bardzo spieszyć, musimy jak najszybciej zająć Kosowo. O, to bardzo źle. Bośnia robi papa. Zdecydowałem się dać Osmanowi przejście, bo jednak zaczął przegrywać z Kretesem. Nie byłoby mi bardzo na rękę, gdyby Osman stracił te prowincje na rzecz Austro-Węgier. A znowu, jeżeli Węgry stracą trochę prowincji na rzecz Osmana, to dla mnie lepiej, bo wtedy je sobie zabiorę. No i cała Serbia pod okupacją. W zasadzie kończymy tą wojnę w ten sposób, że bierzemy Kosowo. I w sumie całą resztę wezmę sobie pod wasala, co powinno ograniczyć dość mocno naszą agresywną ekspansję. I zajmuje nam to czwarty slot, a zaraz tak czy siak przecież dwóch wasalów zjem. Najważniejsze, że Kosowo jest nasze. Przy okazji pamiętam, żeby teraz cofnąć monopol na szkło. Bardzo mi na tym zależy, żeby jednak zacząć już czerpać zyski, skoro mam tutaj to tak rozwinięte. Obecnie czekam na koniec wojny Osmana z Węgrami i Austrią, którą o dziwo wygrywa, tak samo jak wygrał wojnę z Albanią i Wenecją. Wystarczyło tylko mu dać przejście. W kolejnej wojnie moja flota również będzie stanowiła bardzo ważną rzecz, więc dobudowuję galery, dobudowuję dwa heavy, więcej nie potrzebujemy, ale galer jak najbardziej na propsie. Jeżeli się boicie, że macie za dużo, to skasujcie po prostu transportowce oraz handlowe statki. No to wojska osmańskie robią to, czego chcieliśmy, czyli przychodzą na drugą stronę cieśniny. Ja przy okazji dostałem właśnie pretenderów, którymi trzeba będzie się zająć za chwilę, ale to właśnie nam wygrywa wojnę. Wejdę też w sojusz tutaj z Austrią, może jednak nam się przyda, mimo iż przegrała tą wojnę teraz tutaj. Co prawda będzie to sojusz, który najprawdopodobniej zerwę też jako pierwszy, bo mamy tutaj możliwość zdobycia dość szybko kolejnej kopalni złota. Ale to pożyjemy, zobaczymy. O, już przeprowadził całą armię. No to lecimy. Co prawda w tej wojnie jest też Neapol, ale to nie będzie straszny przeciwnik. W sumie to nawet tutaj pływam teraz i topię flotę osmańską bez większego problemu. Chociaż widzicie, on próbuje cały czas przechodzić przez tą cieśninę, więc warto na to zwracać uwagę. O nie, Mameluk zaatakował Osmanów. Co za... W sumie to nie wiem, o co on zaatakował. O te prowincje? Może w ogóle? No i pierwsze rozwinięcie. Ja osobiście wolę tutaj brać agresywną ekspansję, ponieważ będziemy jej mieli naprawdę sporo. W sumie teraz troszeczkę zaryzykuję, przejdę tutaj wojskiem na tą prowincję i spróbujemy zdobyć Kociel. Tak samo wasalo, też już pozwoliłem pójść samopas, niech mi zdobywają ile się da. Dobra, od Neapolu nic więcej oprócz pieniędzy i War Operation nie wezmę, ma za mocne sojusze. Więc nie będzie to dla mnie za bardzo przydatne. Za to Osman został totalnie zaorany, jak to teraz widzicie, i czekam na koniec jego wojny z Mamelukiem. Chociaż już w sumie nie muszę, bo tutaj przed chwilą stracili prowincję i mogę odciąć Mameluka od brania czegokolwiek więcej od Osmana. Tylko szkoda, że nie ma tutaj jakiegoś wartościowego wasala do wypuszczenia na tych terytoriach. Jedną prowincję dalej mielibyśmy Eretne, co byłoby wyjebiste. No niestety, wszystkiego co bym chciał to nie dostanę, więc trudno, te terytoria może Mameluk zdobędzie, ale bądźmy szczerzy, z Mamelukiem i tak się łatwiej toczy wojny niż z Osmanem. Tutaj zostawiłem, może przeniesie tą stolicę, może nie, cholera wie co mu zostanie na tych tutaj terytoriach. Nawet Wołoszczyzna ciśnie Osmana, no to jest po prostu śmieszne. O, no i wyjebiście, możemy atakować. No tak, tylko że ktoś zrobił to szybciej ode mnie. No i wreszcie Gemsy w Konstantynopolu. A chciałem mieć sojusz z Francją. I do czego mnie ona od razu wezwała? Do jakiejś durnej wojny. Osobiście chyba zrezygnuję zaraz z sojuszu z Austrią. Zazwyczaj Austria ma cienkich władców, chociaż, czekajcie, Habsburg na tronie. 16 lat, raczej nie przejmę go. Mimo iż Francja toczy jakąś swoją wojnę, my mamy całkiem niezłą okazję do zaatakowania Quara Kunjul, ponieważ Quara Kunjul toczy aż 3 wojny naraz w tym momencie. I to jest bardzo dobry moment, żeby przejąć tutaj te prowincje i wypuścić wasali. Mam nadzieję, że Osman mi da za chwilę przejście, tak czy siak. Przewaga galer. Pary weźmiemy tutaj idee administracyjne. Od razu i da nam to bardzo dobrą politykę, która jeszcze zmniejszy koszty anektowania naszych wasali. Wojnę z Quara Kunjul kończę tutaj, zabierając te prowincje.
z której będziemy mogli wypuścić Eretnę za chwilę. No i tak, zgadza się, mogę tu wypuścić Eretnę, co jest mi bardzo na rękę. Zresztą sami zobaczcie, ile teraz tu korów możemy odbić. Będzie to chyba jeden z ostatnich wasali, którego tutaj wypuścimy. Resztę terytoriów zdobędziemy z misji, tak jak wam pokazywałem. Kolejni wasale, których będę chciał tutaj wypuszczać, to Syria, Irak. Sporo zależy od tego, co tutaj się wydarzy w prowincjach Tymura, jacy wasale znikną, albo kto się pojawi. Tutaj to jest bardzo losowe i trzeba korzystać. Czasem Tymur jest fajnym wasalem, czasem Mazardan, czasem Ayam, czasem Korostan. Wszystko zależy od tego, co tutaj się znajduje. Dajcie znać w komentarzach, jakie kraje chcielibyście zobaczyć w tego typu poradniku. Zapraszam was do obejrzenia poradnika z Litwy.